Jeśli chodzi o pana Krzysztofa Bosaka, to tutaj zbieżność programowa i ideowa jest absolutna. Proszę zwrócić uwagę na to, jakie mamy dzisiaj porównanie między czym, a czym wybieramy między marszem równości a marszem niepodległości. I pytanie jest, za czym jest konfederacja? To ona była organizatorem wielu marszów niepodległości, które były blokowane, na których stosowano prowokacje przez członków platformy otelskiej, Pamiętamy spaloną budkę w Warszawie, pamiętamy zabranianie organizowania przez poprzednika pana Czaskowskiego marszów niepodległości organizowanych przez konfederację przez samego pana Bosaka. Więc ja sobie teraz nie wyobrażam, bo nawet gdyby pan Bosak apelował o to, żeby na pana Czaskowskiego głosować, to się po prostu to nie uda.